gramy w Valiant Swarm! Czas na misję numer 2! Ze mną jest Admiros, Paweł i Blagusz! Siemano! Yo, yo. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, zrobiliśmy już, każdy jak wiedzi ma już drugi level, więc ogólnie poziom trudności teraz wzrasta. No i oczywiście każdy teraz ma nowe rzeczy, które nie wiem czy wykorzysta, bo nie wiem czy jest sens. Dzisiaj zagramy sobie misję Cargo Elevator i tak. Geniusze taktyki, może niech ktoś weźmie amunicję w takim razie, na przykład pan Paweł, zamiast drugim slocie może weź amunicję. Właśnie, ja tam mam minę laserową i tego nie użyłem, bo nie wiem jak. A, faktycznie, nie użyłem. Chyba pod FM się rzuca takie rzeczy. Paweł, weź amunicję. Czekaj, może. Ale pod drugim nie mam takiego czegoś. Pewno? O, to ja może masz jeszcze nieodblokowany, ja też. A, muszę. Nie, tylko raz, nie, amunicja jest podstawowa. Amunicja to masz jest amunicja. Dobrze, mam amunicję. No bo ktoś musi mieć amunicję, no, nie? Dobrze, ktoś miał. No, amunicję, a Paweł rozłożysz w miejscu, w którym ci powiem, żebyś rozłożył. Bo będzie, tutaj będzie, bo to będzie taka jeden moment. Dajcie jeszcze go misji. To wygląda tak. Zaczynamy tutaj, jakby dobra. Nigdy nic. Idziemy sobie i nagle bęk! Tutaj wszędzie wypadają potwory. Potem idziemy, tu musimy być bardzo szybcy. Buu, przez tunel śmierci. I to jest... I potem tu... O, to jest... O, tutaj. Będzie obrona. Dobrze. Nie, no to spoko. Nikt się tego nie spodziewał. Dobrze, że nam to wszystko narysowałeś. No, ale no. Wyjaśnię misję mniej więcej. No dobra, myślę, że możemy zacząć. Go! Podpiszę, aktywuj windę i zjedź. To, żeby weź, gotowy się zrób, Paweł. Tak, tutaj zobaczysz, co się będzie działo, panie Paweł. Wydostań się z kompleksu. Ja nie mam kompleksów, żeby się wydostać z kompleksu. Musisz Paweł, się dostać z kompleksu. Będziesz miał kompleksy po tej misji. Miał kompleksy po tej misji. Każdy nie chce kompleksy. Musi się z tych kompleksów wydostać. Dobra, misja zaczęła się jakby nigdy nic. Zabijmy wszystkich! Nie. Dobra, dobra. Skoczcie jak żaby, to jest jedyna taktyka. Ej, całą mapę. Całą mapę na żabę. O nie, ja to nie chory. To są przyjaciele, oni też chcieli poskakać, ale nie potrafią. Friendly fire, nie widźmy. O kurde. Tak, bo nie dajcie się trafić, bo oni dosyć silni. Silne są te potwory. Tak tego wam ostrzegam was. Na waszą uważaj, to będzie ich trochę dużo. Próbuję. Ale do ogarnięcia. Co się dzieje na dole? Możecie tu przejść? Paweł, nie gin tutaj przy mnie. Wow, dostaję w ciry. Ej, Plaga, ty też nie umieraj. Zostawili mi samego. Ej, ale mnie też nie bicie. No. Ja pierdzielę, ale nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania, wiesz. O nie. A co tu jest proste sterowanie? No nie. Nie, no. Paweł, co ty nie sterowanie tutaj, Admiros. Za dużo w GTA grasz po prostu. No idziemy dalej. I w Steamsy. No, ale lipa. O, widzisz? Ja w tym sobie na wszystkich. No właśnie mówię. No Plaga, gdzie ty uciekasz? No, jak Plaga, ja jestem tu z Pawłem przecież, gdzie jesteśmy podróżnikami. No bo nie za tobą, bo się zgubiliśmy już. Tak, zgubiłeś się. Znalazłem się, ale się zgubiłeś. Kłamczu. Chłopcy, ja to ich grzeję, patrzcie. Ręką ich piję. Pogodnie, panie pan ten. Panie Paglusie. Ręką ich pijesz? Dobra. Nie masz amunicji? Mam. Mam, ale jestem taki kozaki. Chodźcie, głuptaski. Jestem kozacki, jak Tommy Jones w Ściganym. Chodźcie tutaj. No dobra, idziemy. O nie! O, myślałem, że zamknięte są. Pan Paweł, ja zamknę, szybko, spoko. Teraz zamknij Plagę, szybko! O nie. To. Aha, niestety nie okay. Wyszło. Nie wyszło. Szkoda. Ła, nie strzelaj we mnie, Plaga. O nie! Trzęsienie ziemi! O nie, reaktor wybuchł! Traktor wybuchł! Musimy przebić! Dobra, nie ma, bierzemy górę. Dwóch bierze tyłu, idę. Dwóch przód, przebijamy się! Dobra, to my tyłu bierzemy, ja mam 19. Dobra, ale idźcie z nami w rządku tak jakby. Do tyłu, o nie! Cofamy się. Reaktory wybuchają! Rzuć ktoś amunicji. A, dobra, mam. A nie możecie tu przyjść po prostu? No idziemy. Są za nami zaraz. Plaga, tylko nie umieraj tu nam. Kogo? Lecznicze leczenie, o chuj. Ja ich grzeję, jestem mele. Patrz, ty widzisz ten kwas jak się leje? To jest krew moich wrogów. Patrz. Kwas. A widzisz? Pa. Ale elegancka gierka, co nie? Pa. Oczywiście, no moja nie, ulubiona. Moja ulubiona gra na dzisiaj. Tu jest apteczka, jakby ktoś chciał. No, ktoś, jakiś lamus chce apteczkę? Admiro, użyj apteczki, szybko. Zostaw apteczkę. Użyj. Apteczki są dla słabych. Apteczki są dla słabych, tak jest. To co tak. Miałem, czyli ciężki pan też. Py. Okej, okay, dobra, dzięki. No jesteśmy tutaj w lewo, o, nie? Tu jest jakaś nie jest, tu to jest pułapka! Prawie spadłeś i umarłeś, Plagusie. Kurde, rzeczywiście. No. Prawie spadłem. Chodźcie tędy, patrzcie i uczcie się jak to się robi. My, dobrze, się sporo pamiętałem. To jest zagadka logiczna, bo tej grze też takie. Rzeczywiście logiczne. I patrzcie, jest teraz za mną. O, to nie, niezłe przejście. Patrzcie na to.
Wróćcie się, pokażę wam rzecz. Wróćcie się na kładkę. Chodźcie do Plagusa na chwilę, pokaż. Jesteście na kładce, stańcie, patrzcie na kładkę i patrzcie na to. Tommy Lee Jones. Kurde! Ej, ja też tak zrobił. Jakiś skok, nie? Jestem normalnie jak Matrix w Matrixie. Bez kitu. Znaczy, no proszę nie umierać, panie Pawle. Przeładowuję. Ja to ich leję tutaj. Takie buły wypłacam, że nie mają szans. No, proszę się nauczyć trochę szacunku. To są groźne potwory, one nie mają litości. Więc wy też się nauczycie troszeczkę szacunku. No, ja im tu przybijam pełni. O, jesteśmy za podwórku. Patrzcie, jakie tu powietrze jest nieświeże. To zanieczyszczenia. To jest zagadka logiczna. Dobra, otwieraj ten kontener. A, żartowałem, nie da się go otworzyć. Ej, dobra, to jest jeden pakiet z amunicją. Nie, to tak, chodźcie tutaj. Rozstawcie w tej windzie. Rozstawcie w tej windzie pakiet z amunicją jeden. Pakiet z amunicją. A gdzie wieżyczki chcesz rozstawiać, ziomek? Tutaj w rogach, ale rozstawcie gdzie pakiet z amunicją. Na windzie. Dobrze, na windzie, dobrze. Rozstaw gdzieś po rogu najlepiej i wieżyczki po rogach. Tak, wieżyczki po rogach. Proszę. O chuj. Wiadomo, ale po rogach? O, no dobra. Patrz. No kurde, nie trzeba wybierać. Patrz, nie wejdą, nie ma opcji. Ej, patrzcie, co spasz! Zamrażasz. Mogę też gasić, ale numer. Mam gaśnicę też taką. Masz fajnie, gaśnicę w miotaczu ognia. Bardzo gaśnicę dobry pomysł. Gaśnicę w miotaczu ognia, no spoko, nie? No to... Dobra, sprawa jest taka. Weźcie tę drugą amunicję tutaj, co leży i rozstawcie gdzieś też w środku. Niestety nie mogę tego zrobić, nie wiem dlaczego. Weź amunicję. No masz się tutaj. Poczekaj, to jest... Amunicja do autogana to jest. No. Ktoś ma autogana? Ja nie chyba mam. Ja mam coś takiego. Tutaj leży amunicja apteczka, taka do ciebie. To? No. Amunicja do autogana pełna. A, czy masz pełną amunicję do autogana? No ja tylko jeden magazynek mogę nieść. Dobra. Ale fajnie, mogę obracać działka. Tak? No, ej, ale bardziej w rogu ustaw, Admiros. To jest trochę za mało róg. Taki wiesz, w rogu ustawcie. Plaga, ty tak samo w rogu ustaw, bo ty ustawiłeś bardzo nie w tą w rogu? Stronę przecież. Dobra. Jak nie ustaw, tak. Nie będą wbiegać. Tak ustaw. Może tak. Uciekaj stąd. Odsuń się. No tak. Dobra. O, i teraz jest elegancko. Dobra, aktywuj Plagus. Teraz budowane. Dowiecie się, co to znaczy aktywuj? Piekło. Aktywuj. Klik. A, bo tak będziemy jechać. To fajna wiksa. Podoba mi się. O, to ja wyskakuję. W 3D jesteśmy. Wow. 3D? Jak jesteśmy w 3D? A myślałeś, że w 2D? Bo jedziemy w dół. No? No? No tak. No tak. To co myślałeś? O, myślałem, że to jest te efekty już są. No, a co myślałeś? Special effect. O nie, Jomik! Zaczyna się! Wow, co tam jest? Chodzą do nas ze wszystkich stron! Ja mam zwolnione tempo w ogóle. Slow-mo nawet się włączył. Paweł dostał strzała z działka, nie? Szybko obroty teraz! Fikołki w zwolnionym róbcie tempie. Uniki, chcą nas dorwać. Działko do mnie strzela. Wow, ja tu nawet nie widzę jednego potwora, nie? Unik! Patrzcie, one tam z dołu idą. Ale wolno. O nie, chcą się tutaj dostać. Na do... ścianie idą. Strzelajcie do nich. Byk. Patrz, da się do nich strzelać, ej. Ziomki, strzelajcie. Do tych na dole. O kurde, idą tu! Ja biorę je na siebie. Bang, bang, bang. Nie macie szans. Okej, no, to panie zwolnionego tempa. Dobra, to bro, strzelajcie do tych dół. No, ej, a ogólnie wiecie, dobra, co? Może zagramy na wyższym poziomie trudności. Bo oczywiście. Pewnie. Zagrajmy na overkillu. Dobry pomysł. Ale nam elegancko. Wow. Strzelajcie, strzelaj do nich, Prago. Co ty masz za minigana, siomek? Ty tam, Admiros, skąd ty to wziąłeś? To jest moja broń. Aha, to strzelaj, bo ja nie mam szans przy tym, nie? No raz ich trafi, oni już spadają. A ja to sobie mogę tak pyrkać i nic się nie dzieje. Lecz ja nie noszę dużo amunicji przy sobie. Ale tutaj spokojnie ta winda, co nie? No. Spodziewałem się jakiegoś straszliwego dramatu, a okazało się, że jest bardzo spokojnie. Bardzo. Widzę sobie jedzie, my sobie stoimy. Ach, elegancko, dzień jak to się mówi. No. Poskaczę sobie niczym prawdziwym. Nie ma amunicji, o nie. Ja ćwiczę przysiady. Rzuć coś amunicji. O nie, jeden się przysiadł. Zaraz się na nas spuści. Spuści się na nas. Chyba nie. Myjcie dupy. Ostatnia paczka amunicji. Dobra, dzięki. To była. Że ja szybko przeładuję, już jej nie będzie. No dobra, uważam, że podróż widzę, ma naprawdę nam bardzo... To, dobrze, jak widzę, bez żadnego problemu. Po prostu śmigł, dym. O, teraz się robi już hardkorowo powoli. Już nie, dwa do mnie dobiegły. Tak. Ja mam drugą stronę teraz. O nie! Wyszli tutaj! Tam tutaj! Oni chcą nas zniszczyć! Ej.
Czuję o, gdzie wy poszliście już? Patrz! Już dawno poszliśmy. Dobra. Idziemy. Poczekaj, zostawcie mi jednego. Ej, to zabierzmy działka ze sobą. A po co? To już jest chyba koniec. Poczekaj, bo ja chcę użyć, ja chcę spróbować. Jak rzuca się granat? Jak się rzuca granat? Na F? Na F? Na F. No nie. F to jest alternatywa broń. Wow! Nie, właśnie. No bo to jest granat. Medyk! Medyk! Nie, ale ten taki granat podręczny. Jak to użyć? Nie, nie znają. Tam, poczekaj. Poczekaj, spróbuję. Poczekaj, stój. A, jedyneczko. Zamroziłeś, no i czym? No. Dobre. Jedyneczką się używa tych specjalnych tych rzeczy. O, ja mam pasy tych specjalnych. No, tych specjalnych takich, jedyneczką. Ja oni chyba nie przestaną tu nadchodzić. Dobra, to dobrze. Zbijamy sobie więcej expa. Nie mam amunicji znowu, ale... Nie no, zbijamy expa, zobaczymy ile się utrzymamy. Zobaczymy się utrzymamy. Tak. Dużo amunicji nie mam. Boję się, że nie możemy tego nie przetrwać. Amunicji, ja mam tyle amunicji, że mogę tutaj być na całe wakacje zostać. Ej! Wakacje zostaj tam! Zawsze ich tutaj! Szybko, zamykaj tu! Paweł, zamykaj! Nie mogę! Może masz na spawarkę? No, ale nie mogę zamknąć drzwi. Bo nie masz spawarki. Ale ty jesteś głupi. Po co mi amunicję? A no tak. Kazać mi amunicję wziąć. Tylko mi prawda, nie jesteś nam już potrzebny. Masz amunicję, to żeś tam amunicję. Wezwij medyka. Nie jesteś nam już potrzebny. Wezwij medyka. Plaga nie jest tam potrzebny. Opętało mnie. Nie strzelajcie we mnie, no kurde. Paweł, no co ty? Nic ci nie będzie. Prawie zginąłem, nie? Ale zdobyliście za to sztuczka z kapeluszem. Paweł się potknął, widziałem. Leci jak szalony. Zerowa śmiertelność, plus 50. Ja jestem zero śmiertelny. Ale leci jak szalony, proszę państwa. Szczelba. Szczelomy, ja już mam trzeci poziom. I znowu teraz plaga jest na samej górze. Ło, patrz, jak 104 zabiłem, nie? I gdzieś tym akcentem, ale jeszcze poczekaj, dalej dajmy. 104 zabić. No, dobrze. No, plagusie, ja się oszczędzam, bo ja was leczę, jestem lecznikiem. Kurde, no lecznikiem jesteś. No. Lecznikiem. Tu widać, jak wydał nas powód. Ja jestem inżynierem, dlatego muszę iść zabijać. Delektowaliśmy się tym tą misją, jak widać, no po prostu elegancko. Tak. No i zanim na końcu trochę schrzaniliśmy, bo Paweł przeżył jednak. Więc no Paweł przeżył, co nie? To jest porażka. Straszne. Ale jak to się mówi, no czasami się zdarza. Tak, czasami się zdarzy i tak. Ale na końcu chcieliście mnie zabić, bo wszyscy do mnie strzelali. Nie, to wydaje się, że to po prostu plaga popadł w jakiś szalony tryb. Ja miałem mało życia. I dlatego miał te 104 zabicia. No właśnie to było dziwne. Ja was widziałem jako alieny normalnie, nie jako ludzi. Tak było. A Paweł był największy i żygał kwasem. Dobra, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo. Jo.